W tenisie głównym celem zawodników jest zbieranie punktów i dla mnie zawsze najważniejsze jest, żeby uzyskać jak największą liczbę punktów jak najszybciej. Ale w szachetnej paczce dążymy do czegoś innego. Tutaj najważniejszą liczbą jest zero, ponieważ zero oznacza to, że zero rodzin potrzebuje jeszcze pomocy. I wszystkie rodziny dzięki pomocy darczyńców otrzymały potrzebne rzeczy. Żeby wyzerować licznik, zachęcam wszystkich do tego, żeby udali się na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybrali rodzinę, którą chcieliby wesprzeć. Można to robić do 9 grudnia. Sama wsparłam też jedną rodzinę, więc mam nadzieję, że inni także się zaangażują. Tym razem pomoc trafi do pani Adrianny, a także jej dzieci, 12-letniej Moniki i 4-letniego Bartka. Pani Adrianna straciła męża 2 lata temu i od tamtej pory zmaga się z problemami samotnej matki, przez co też nie jest w stanie podjąć pracy na pełen etat. Dlatego mam nadzieję, że dzięki też współpracy ze Szlachetną Paczką zapewnimy podstawowe potrzeby tej rodzinie i dzięki temu też dzieci będą mogły swobodnie się rozwijać. Monika w szkole, Bartek w przedszkolu. Mam nadzieję, że w pewnym sensie sprawi to, że ich życie będzie trochę wygodniejsze. Pomaganie razem ze Szlachetną Paczką stało już się moją tradycją i zachęcam wszystkich także, żeby wsparli potrzebujących. Pomóżmy Szlachetnej Paczce osiągnąć najlepszy wynik. Już przez cały sezon kibice liczą, ile w tym roku zrobiłam bajgli, czyli ile setów wygrałam 6-0, więc mam nadzieję, że dołożycie swoją cegiełkę do piekarni Igi Świątek i pomożecie mi uzyskać ze Szlachetną Paczką 0. Wejdźcie na www.szlachetnapaczka.pl i wspólnie wyzerujmy licznik potrzebujących rodzin. Dzielmy się dobrem.